Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę węgierską. Mam tutaj 30 deko wołowiny, takiej zwykłej wołowiny na gulasz. Tu w rondlu już rozpuszczam łyżkę tłuszczu. Mam tutaj 2 papryki, 2 cebule, 3 ząbeczki czosnku, 20 deko kiszonej kapusty i 3 ziemniaczki. Kiszoną kapustę przekładam do garka i gotuję do miękkości. A teraz pokroję w kosteczkę cebulę z czosnkiem i przysmażymy z mięsem. Podleję wodą i będziemy dusić około 2,5 godziny pod przykryciem. Mówię jaki tłuszcz, ponieważ każdy lubi co innego. Można to robić na maśle klarowanym, można to robić na smalcu, niektórzy robią na oleju. Rzecz gustu. Ja zawsze robię na moim ulubionym tłuszczu. Można też robić na pomieszanym masło z olejem, ale ja dzisiaj robię na smalcu. Tłuszcz już mam rozgrzany i będziemy obsmażać nasze mięso. Pokroimy na mniejsze kawałki, ponieważ to jest mięso gulaszowe, to ja je pokroję na mniejsze kawałeczki i wrzucimy na rozgrzany tłuszcz. Mięso należy przysmażyć. Dodamy cebulę i czosnek. Doprawimy solą i pieprzem. I będziemy dusić. Podlejemy wodą. Mięso się podsmaża, teraz ja dalej kroję cebulę i czosnek. Mięso mieszamy, aby się równomiernie przysmażyło. Jak będzie zrumieniony, dołożę cebulę i też leciutko ją przyrumienimy. Mięso już mam zrumienione, dokładam cebulę z czosnkiem należy to. Pomieszać. Będziemy podlejemy wodą i będziemy dusić około 2,5 godziny do miękkości.
ponieważ wołowina potrzebuje dłuższego procesu duszenia. Tak wygląda moje mięsko przysmażone. Podlewam wodą. Przykrywamy i dusimy do miękkości. Wołowina już jest miękka, więc będziemy dodawać pozostałe składniki do zupy. Mam tutaj 3 ziemniaki, pokroję w drobną kostkę. Ziemniaki należy pokroić w drobną kostkę i również dołożymy do naszej zupy. Pokroję paprykę i też dołożę do zupy i będziemy gotować 20 minut. Później dołożymy kiszoną kapustę i należy zupę doprawić. Wołowinę doprawiamy na samym końcu, więc teraz doprawię solą, pieprzem i dołożę papryki. Ziemniaki dorzucam do naszej zupy. Doprawiam pieprzem, tak po łyżeczki pieprzu, łyżeczka papryki i łyżeczka soli. Zupę zalewamy wodą i gotujemy ...25 minut, a ja tymczasem pokroję paprykę. Paprykę kroję w kosteczkę i również dorzucę do naszej zupy. Zupę zawsze trzeba spróbować przed podaniem. Paprykę kroję w taką średnią kostkę i również dorzucam do naszej zupy. Zupę podajemy z grzanką albo z bułeczką. To zależy, jak kto lubi. Grzankę robimy, że opiekamy na suchej patelni, a potem nacieramy czosnkiem i smarujemy masłem. I tak oto wygląda nasza zupa po węgiersku i będzie się gotowała pod przykryciem tak 25 minut. I oto nasza zupka już jest gotowa. Ziemniaczki są miękkie. Tak wygląda nasza zupa. Dołożymy kapustę, tutaj mam kapustę, dołożymy, zagotujemy i mamy gotową potrawę. Zupa węgierska. Oto nasza zupa węgierska.